Cześć, dzisiaj przechodzę po drugim tygodniu mojej diety. Jestem bardzo optymistycznym nastroju z dwóch powodów. Po pierwsze, bałam się troszkę o te rezultaty, czy one będą i co ja tu będę musiała wymyślać i się tłumaczyć. Natomiast nie, tak nie będzie, nie będę musiała się tłumaczyć, ponieważ efekty są, także zaraz o nich powiem. A z drugiej strony też dowiedziałam się dzisiaj, że zdałam egzamin, którego połowa roku nie zdała, więc jestem bardzo pozytywnie nakręcona i przychodzę z tym filmikiem. Jeżeli już chodzi właśnie o ten mój tydzień, jak on przemijał, to muszę powiedzieć, że tak naprawdę przyzwyczaiłam się do tej diety i nie czułam, że na niej jestem. Wszystko szło gładko, ładnie i naprawdę nie musiałam się bardzo wytężać ani myśleć o tym, że nie, a ja nie zjedz tego albo tego, nie masz ochoty. Naprawdę fajnie mi to szło i nie czułam żadnych pokus. Natomiast miałam egzamin w czwartek, miałam egzamin w piątek. I jak w piątek dowiedziałam się właśnie z Kamilą, że połowa roku nie zdała tego egzaminu, to wkurzyłyśmy się mocno i uznałyśmy, że nie. Musimy się rozluźnić, coś zjeść, odpocząć i sobie tak mówię, Ania, masz jeszcze jeden cheat meal do wykorzystania. Znaczy jeszcze żadnego nie, ponieważ postanowiłam właśnie sobie, że mogę mieć jeden cheat meal na 2 tygodnie, także to już był piątek, 2 tygodnia, więc mówię, jeszcze nie wykorzystałam, także to chyba nadszedł ten moment, kiedy mogę to wykorzystać, więc właśnie poszłam na tego cheat meala, co możecie też zobaczyć właśnie w moim foodbooku. No i z jednej strony się cieszę, że to zrobiłam, a z drugiej nie. Cieszę się, ponieważ naprawdę dzięki temu zauważyłam, że zmniejszył mi się ten żołądek i nie potrzebuję aż tak dużo jedzenia, a zawsze naprawdę nie było dla mnie problemem zjeść coś w restauracji, jakąś porcję, a później jeszcze dopchać się lodem. A teraz naprawdę czułam, że ciężko mi to idzie i naprawdę byłam najedzona i no nie zmieściłam nic później. Także to był plus. Natomiast minus był taki, że właśnie w miarę jedzenia rośnie nam apetyt. Potem trzeba mieć apetyt na wszystko, co jest możliwe. Także wszystko mnie kusiło. Natomiast przebrnęłam i jest już poniedziałek i oczywiście nie przestaję. Trzymam się dalej diety i do przodu, żeby były rezultaty, które właśnie założyłam. Także jeżeli chodzi już o te rezultaty, to na wadze w tym tygodniu spadło mi minus 1,4 kg. Także jestem zadowolona, naprawdę muszę przyznać, liczyłam na jakiś kilogram, że jeżeli tak by mi spadało po tym pierwszym tygodniu już po kilogramie, to byłem naprawdę super, a spadło mi 1,4, a jeszcze w tym był cheat meal, więc jestem naprawdę mega zadowolona. Także w miarę 2 tygodni spadło mi 3,4 kg, tak? 3 kg i 4 dziesiąte. Tak, także fajnie. Jeżeli chodzi o centymetry, to właśnie najpierw powiem też, ile w tym tygodniu mi spadło, a ile jeżeli to liczycie te 2 tygodnie. Także w brzuchu spadło mi, spadło mi 0,5 centymetra, czyli w przeciągu 2 tygodni 1 centymetr. W talii spadł mi 1 centymetr w tym tygodniu, czyli ogólnie 2 centymetry. W udzie, w wysokim miejscu, ponownie spadł mi 1 centymetr, także na miarę 2 tygodni są to 2 cm. W udzie, w tym najniższym miejscu nad kolanem, 0,5 cm, czyli też w miarę tych 2 tygodni jest to 1 cm. Jeżeli chodzi o łydkę, łydka uruszyła mi się i spadło mi 0,6 cm. Także jest to i miara tygodnia i 2 tygodni, ponieważ po pierwszym tygodniu nic mi się tam nie zmieniło, także teraz spadło. Ramię moje też spadło o 1 cm. Nie było efektów po pierwszym tygodniu, teraz po 2 są i właśnie jest to 1 cm. Biodra spadło mi 1,5 cm. Także dużo, czyli na miarę 2 tygodni są to 4 cm w biodrach. Fajnie. Jeżeli chodzi o kostkę, to tam spadło mi 2 mm. Także jeżeli chodzi o 2 tygodnie, to 0,7 cm. Pod piersiami spadło mi 2 cm. W tym tygodniu nie było różnicy, teraz spadło mi 2 cm. Jeżeli chodzi o piersi, to po tym tygodniu spadł mi 1 cm. Czyli ponownie, tak samo jak w tamtym tygodniu, czyli w miarę 2 tygodni 2 cm mi spadły. Tak jak mówiłam, po tygodniu po 1 cm. To musi się zatrzymać w końcu. No ale tak, takie są te wyniki. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Wszędzie mi się wszystko ruszyło. Tam, gdzie właśnie ta łydka stała, czy ramię, tak teraz się ruszyło do przodu i maleją te centymetry. Także ekstra, świetnie, cieszę się max. Jeżeli chodzi o to, co jadłam, to oczywiście nie muszę tego mówić, ponieważ są moje foodbooki, które codziennie wstawiam, więc możecie codziennie zobaczyć, co jadłam.
Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ćwiczę, to muszę się przyznać, że nie ćwiczę obecnie i bardzo nad tym ubolewam, bo ja uwielbiam sport i naprawdę lubię ćwiczyć i to nie jest dla mnie duże wyzwanie, żeby ćwiczyć, bo ja po prostu to lubię. I nawet się cieszę, kiedy mogę to robić. Natomiast mam teraz sesję i naprawdę jest bardzo ciężko, żebym mogła sobie gdzieś tam pójść i nie wiadomo ile czasu poświęcić na dojście gdzieś, ćwiczenie, przebieranie się, mycie, wracanie. Wiem, to jest dobra wymówka, ale no tak jest i po prostu w głowie bym nie dawała sobie spokoju, że muszę się uczyć, a ja sobie idę gdzieś i ćwiczę. Ale zostały mi tylko jeszcze dwa egzaminy, także nie mogę się doczekać, aż już skończę i wtedy naprawdę biorę się za ćwiczenia, dokładam, więc wtedy myślę, że będzie jeszcze fajniej i no, będą jeszcze większe rezultaty. Także tak to wszystko wyglądało. No, trzymajcie kciuki za kolejne tygodnie i do zobaczenia za tydzień w takim filmiku.